Witajcie w kolejnym odcinku Cudownej Dekady i gdzie my jesteśmy pewnie zapytacie a jesteśmy u Antoniego Kolet, czyli narzeczonego naszej Katarzyny Katarzyna i Antoni zamieszkali razem i już dzisiaj biorą szybki ślub no bo czemu nie, słuchajcie nasza gra musi toczyć się do przodu musi być wartka, taka no nierozwiązła taka nierozciągnięta po prostu nie no jak wiecie, jak flaki z olejem tylko raz, dwa, trzy dlatego Katarzyna dzisiaj yy... Wyjdzie za mąż. Będziemy mieć dzisiaj ślub z wampirem, bo jak wiecie, Antoni jest wampirem, jest księciem jasności w białym kubraczku. Więc tak, dzisiaj z Antonim będziemy mieć odcinek i z Katarzyną oczywiście, która też jest tutaj i jeszcze śpi. Oni mieszkają w Windenburgu, w tym domu takim obrzydliwym, który jest naprawdę straszny. Te pomieszczenia, które tutaj są... No, ale nie chciałoby się już nic zmieniać. Tak będą mieszkać. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś tutaj do nich wlecieć może na jakimś live i zmienić im te ich warunki życiowe, bo teraz mają takie średnie. Antoni mieszka ze swoim kuzynem, Bogusławem. Kuzyn, tak, od rodziców, to jest jego brat cioteczny. I on mieszka razem z nimi. Dlaczego? Nie wiem, ale oni tutaj razem byli z czterema kotami, więc mają co robić z tymi zwierzakami, a na dole wybudowała mu małą piwnicę, w której ma swój Swoją trumnę, w której śpi oczywiście nie ten mały Bogusław, a Antoni. Antoni jest wampirem najwyższej klasy, więc już może wychodzić na zewnątrz przed zmrokiem w trakcie dnia, co nam bardzo ułatwia sprawę. A Katarzyna, jako że ma swoje pragnienie życiowe być dobrą wampirzycą, ona chciałaby stać się wampirem. I myślę, że dzisiaj po weselu to się może wydarzyć, że właśnie jej... Mąż już wtedy, Antoni, zamieni ją w wampirzycę. No i postarają się o dziecko, mam nadzieję, że będą mieć wampirzy, dzieci, które będą się przewijały przez praktycznie całą naszą serię już do końca. Ślub jest na 17 chyba, tak? 17 czy 19? 17. Ślub jest na 17, więc myślę, że wtedy będziemy się widzieć, bo tutaj będzie tylko życie Życie jak w Madrycie. Następny odcinek za to będzie już typowo, typowo lata 80. I powiem Wam, że ja już nie mogę się doczekać, bo to oznacza przeprowadzkę do nowego domu typu Kostka, bo to oznacza skupienie się na historii Darka, już a nie Janusza. Darka oczywiście i Laury, która cały czas za nim cierpliwie czeka. Musimy trochę ich ze sobą spiknąć. Taki jest plan. Dlatego my widzimy się już za chwilę. Bądźcie ze mną, bo mamy wesele do ogarnięcia. Za 20 minut rozpoczynamy naszą ceremonię ślubną wampirzą. E, no, jako że jest to ślub wampirzy, to i miejsce jest dość mroczne. Stroje są dość mroczne, atmosfera jest dość mroczna trochę inna niż zazwyczaj do tego przywykliśmy do tych moich wszystkich wesel, do tych wszystkich ślubów, które mamy u nas. Grze, więc dzisiaj będzie troszeczkę, troszeczkę inaczej, ale zobaczycie, jak Katarzyna wygląda przekomicznie w swojej sukni ślubnej i w makijażu, który ma już dopasowane do lat 80., ponieważ te lata w Simsach już tak można powiedzieć, że się zaczęły. Więc, tak, zaczynajmy też naszą imprezę i idźmy zatem się bawić. Dobrze, mamy już, mamy już część gości, ale jeszcze nie wszystkich. Popatrzcie. Popatrz na naszą Katarzynę. No, czy ona nie wygląda prześmiesznie? <śmiesz> Uważam, że wygląda idealnie, po prostu. Idealnie te róże, w ogóle ten makijaż. No, wygląda śmiesznie, ale mam nadzieję, że choć troszkę ten klimat lat 80. już jest oddany. W ogóle ma tutaj jeszcze te opalone ślady. I brakuje nam jeszcze kilkoro gości. Mam nadzieję, że się zjawią. Oczywiście brakuje naszej rodziny. Ale oni byli wszyscy zaproszeni, więc myślę, że się pojawią, przynajmniej tak. Tak sądzę, że się pojawią. Ej, ale tort był zamówiony, w sensie był oznaczony jako tort weselny, i on się nie pojawił. Podaj wszystko, napełnimy jeszcze fontannę czekoladą. A gdzie jest ten tort? Ja się pytam. O, umieść tort weselny, dobra. Umieszczamy wszystko i zaczynamy imprezę. O, jest Gośka. Gdzie trzecia gościa? A gdzie jest reszta gości? O, jest. To jest córka. A co, co ty masz na sobie? Byłaś przebierana. To jest córka naszego Antoniego. Oj, ona jest wampirem, to ona musi jak najszybciej iść do środka, bo nam się spali. O, dobra, przychodzi nasza rodzina już. Przyszedł nasz ojciec, więc tak, jak najbardziej możemy już powoli zaczynać. Umieszczamy wszystko, umieszczamy poczęstunki, umieszczamy tort. Tort został zrobiony przez nią, jest normalny, ale za to własnoręcznie przygotowany. Więc skoro już wszystko mamy, mam tylko nadzieję, że nasza pasierbica nam nie umrze, bo łuk weselny jest na zewnątrz, tutaj. Więc my zaczynamy, bierzemy ślub. Złóż przy... Proszę zająć miejsca. Mam nadzieję, że ona nie zginie. Jeśli zginie, no to pech. Pokażcie mi ich. Co tobie się dzieje? Przepraszam bardzo. No, robi się już późno, ciemno to dobrze. Wszyscy już siedzą, ale nie ma wszystkich gości, wydaje mi się. Nie ma wszystkich. A nie, tutaj są, ok. Dobra, proszę wymienić się obrączkami. No, naprawdę, widać, że nie jest to takie wesele i ślub tradycyjne, tylko no, dość nietypowe i osobliwe. No, bardzo dziwne. I co wy się wy, wy, wy wymieniacie tymi obrączkami? Macie zamiar? O, tak, pokaż, pokaż. Ooo. Zrobimy zdjęcie. No i lecimy dalej z wymienianiem się obrączkami, pierścionkami. Ty się opanuj, człowieku, co ci nie pasuje. Nie no, jest w porządku, tylko jest trochę wieczny smutek. Przyjmij to obrączkę. No jest szczęśliwe, ale coś mu nie pasuje. Ojejku, co tu się wydarzyło! Są szczęśliwi. Mam nadzieję, że udało im się wziąć ślub. No i jeszcze dziś nasza Katarzyna stanie się też nieśmiertelna, tak jak jej mąż Antoni, i stanie się wampiżycą. Co, buziaczek. Całus, mąż i żona. Nie wiem, co mu tam nie pasuje, jakieś dziwne rzeczy, ale w każdym razie jest już. Zbierzemy się na wznoszenie toastu. Zapraszamy wszystkich zatem na kieliszek szampana. I poprosimy o toast naszego tatę. Czy brata? Może brata. Niech brat, słuchajcie, troszkę się wykaże. Nasz braciszek. Toast. Czy ktoś już poczęstował tortem chyba tak? No ale dobrze. Nie szkodzi. Mamy już tak wzniesienie toastu. I możemy zaprosić na pierwszy taniec. Ym, wyjścia pary, bla, 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 wokół ciasta. Zbierz się na pierwszy taniec. O, jak to pięknie wygląda. No, popatrzcie. Ups. No, wygląda na lata 80. Troszeczkę wygląda, szczególnie ten makijaż. Chociaż przyznam, że jakoś się bardzo nie skupiałam nad tym strojem, bo bardziej będzie mi zależało na stroju laury ślubnym, Wszyscy mogą teraz tańczyć. Tak, to już ten czas. No i możemy jeszcze pokroić tort. Aktywności ze ślubem. Zbierz blablabla wokół ciasta. Tam będzie trochę ciasno. Więc zbierz nie aktywności, tylko... Ktoś umiera? Genovefa umarła z głodu. Nie żeby coś, ale mamy tutaj jedzenie i mamy tort. Ona w ogóle chyba nawet jadła a mimo wszystko zmarła. No cóż, cztery wesela i po... A reszta roztańczonym krokiem obserwuje tutaj, co się właśnie dzieje. Być może myślę, że to jest jakiś taki szalony performance, który przygotowała Kaśka razem z Antonim, no bo jednak ślub niecodzienny, wesele niecodzienne w dziwnym miejscu yy, i tak mogą, mogą może sądzić. Kto wie, kto wie. W ogóle zatrudnimy jeszcze miksologa w międzyczasie, a ta niech sobie umiera. Who cares? Dobra, dobra, Anka, Anka, nie płacz. Tutaj proszę dołącz do reszty. I może przestań tańczyć, tylko yy, weź pokrój tort. Ona już pokroiła ten tort? No co tam się dzieje? Dobra, skosił ją, to skosił. Jak mówię, cztery wesela i pogrzeb, nic się nie stało. Możemy zaprosić ich w takim razie na wyżerkę. Czas na posiłek, zapraszamy. Można się częstować wszystkim, na co ma się ochotę. Skoro tacy wszyscy głodni, na śmierć, wręcz starving, to niech się częstują zatem tym, co mają. Antonin może nie być zbyt zadowolony na ludzkie jedzenie, bo on jednak pije plazmę. On się najadł przed ślubem, tam jakąś dorwał na ulicy starszą panią i, i z niej tam parę łyków sobie popił, więc on się czuje w porządku. Ale reszta może tak. Zapraszam ich na jedząko. Jak już wszyscy zjedzą, to, no nie no, pierwszy taniec już był. Nie goście tańczą i mamy już wszystkie aktywności tak naprawdę zaliczone. Więc teraz mogą się tylko bawić. Niczym się nie przejmuje. Proszę zamawiać drinki, proszę wziąć jedzenie, proszę częstować się tortem. Można wznosić toasty, można się bawić, tańczyć. Zobaczcie, nawet gośka dęsi sobie z prawej na lewą, no i bardziej szaleje, no gocha, powiem Wam, że w tym yy, w tym, w tym klasztorze tam się nieźle bawi, tu w ogóle mamy taką yy, nie parcelę, tylko no, takie pomieszczenie dla nowożeńców, ale nie ma tutaj trumny, więc nie możemy za bardzo skorzystać, jeśli chodzi o Antoniego, bo on woli spać w trumnie. To jest akurat z jego wampirzych wad, tylko trumna. Tak, Mrocznemu już podziękujemy. Powiem wam, że to typowo dziwne wesele łącznie ze śmiercią, więc w ogóle mnie to nie dziwi, że tak się wydarzyło. Można tak, proszę się bawić, proszę zajadać. Możesz też zamówić sobie drinka dla siebie i możesz sobie tą plazmową merę zamówić, jeśli można, oby można było. Nie ma tego. To może to? Pani Julia nie umie zrobić plazmowej mery. Trudno. Ale nie płaczcie tutaj nie ma nad czym płakać, naprawdę. całunek Poseidona. <ścoughs> Przecież wiesz, nie udawaj, że nie wiesz. Wiesz o co? Chodzi. Paskudna armatura i pocałunek Posejdona, dokładnie. <grytanie> Jezu, pocałunek Posejdona. Wiecie, że nie widziałam tego wcześniej w Simsach, bo nie miałam SIMA z wysokimi wymaganiami, więc i widziałam tego, ale ten pocałunek Posejdona jest boski. Jak patrzę tutaj, nie, nic mi się nie, nie zrobiło z green screenem. Ślub niedługo będzie się kończył. On w ogóle nie ma tutaj czasu, tak naprawdę, żeby się kończył. Ej, zarumbiście, fajnie, mogą się jeszcze trochę pobawić. Ale w niedługo będziemy wracać do domu i robić inicjację wampirzą. Nie ma co płakać. Dobra, Genovefa, ona była jego jakąś chyba przyjaciółką czy znajomą. Ma tak, ale taka słaba. Taka słaba, no niestety nie udało jej się przeżyć ciężkie czasy. Ale inni za to się najedli, inni za to mam nadzieję, że się dobrze bawili. Mogą jeszcze trochę potańczyć. Niech goście tańczą, zapraszamy jeszcze na parkiet. Jeszcze trochę potańczyć, potańczyć i słuchajcie, druga w nocy to jest dobry czas na to, żeby powoli kończyć imprezę i zbierać się do domu, bo już, bo już dzisiaj właściwie jest poniedziałek. Na pewno niektóre simy idą do pracy, muszą się trochę ogarnąć, trochę wyspać, no bo jednak. Już rzeczywistość goni i nie pozwala o sobie zapomnieć. Tak, można jeszcze sobie trochę potańczyć, potańczyć jeszcze chwilkę i kończymy imprezę, która była dobrą imprezą, to znaczy udało się wypełnić wszystkie całe trzy założenia, które sobie nałożyliśmy. Było ich mało, ale nie chciałam przesadzać. Dzięki temu impreza jest na pewno udana i na luzie, bez większego nadęcia, więc my będziemy Okej, okay, Bogusław może nie lubi tańczyć, a my możemy zakończyć ślub tak jest w pół do trzeciej, więc jak najbardziej już to. Wystarczy. Dziękujemy wszystkim za przybycie, a my wracamy do domu, no i czas na nieuniknione. I w ogóle tak sobie myślę, że pewnie przeniesiemy się do Forgotten Hollow za jakiś czas, bo jednak będą chcieli mieszkać wśród swoich, a nie w jakiejś wiejskiej społeczności, tym bardziej, że będą dwa wampiry. A Bogusław, nie wiem, Bogusławowi umarli już rodzice ze starości, bogusława możemy wziąć ze sobą i też będzie wampirem. Stwierdzi, że on też chce należeć do tej społeczności, do tej całej grupy, i będzie też prosił o dostęp do nich. Ale teraz czas. Narzekaj na pocałunek Posejdona. Gratuluj ślubu, oczywiście, że mu pogratuluj. E, pochwal wampirzy styl życia. I poproś o przemiany, a młodzież zapraszam do toalety. Bo dorośli będą właśnie robić niecne rzeczy, nie, nieco straszne. Ale czas, tak. Kaśka na początku będzie miała bardzo trudno, bo ona nie ma, wiecie, punktów nie i nie będzie mogła w dzień chodzić sobie. Ale właśnie mamy tak. On się zgodził i będą teraz już na zawsze razem. To będzie takie nieśmiertelna miłość już. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. O matko, jak to wygląda? A, nie tak mocno, nie tak mocno, nie tak zachłannie. Jest jakie to romantyczne teraz w tych strojach ślubnych? Ona stała się wampirem. E, to trochę potrwa. Obrzydzenie jedzeniem za. Pewnie za około dobę ona stanie się wampirzycą. I co moi drodzy, moi drodzy, moi kochani, oficjalnie stało się to, a mianowicie Katarzyna nie dość, że wyszła za mąż za księcia jasności, który przemienił ją w wampirzycę, to dodatkowo mieszkają już razem i będą swoje życie już układali według swoich... Zasad i nie wiem, przyjemności czy nieprzyjemności. Co tu się dzieje? A, ktoś się wyprowadza. O, dobra, ale on był jakiś chyba zrobiony. Czemu on poszedł sobie? Nie wiem. E, czego jeszcze nam brakuje? To brakuje nam dzieci. I chciałabym, żeby już oni te dzieci sobie zrobili. Ale nie w zwykłym łóżku. Ja tylko w trumnie. Nie śpi. Postaraj się o dziecko z Simką o imieniu Katarzyna. I w ogóle co Wam powiem, to oboje mają cechę płodny-płodna. Chciałabym też, w ogóle chciałabym, żeby oni mieli więcej dzieci, ale mamy cztery koty, który jeszcze kot jest wciąż dodatkowo. I nie wiem, czy nam się to uda. Czy mi się zacięło dodatkowo wszystko. Jeszcze więcej modów powinnam ściągnąć. To jest zawsze dobry pomysł. Jeśli graci wolno chodzi, to ściągnij jeszcze więcej custom contentu. Po czemu nie? O, same takie wampirze rzeczy będą. A koty? Koty przeniesiemy słuchajcie, gdzie indziej. Po prostu dostaną koty, jakieś inne simy ze świata. O, teraz to wygląda mega. Teraz to tak. Teraz to tak. Skakuj mała. No pozytywny akcent na pewno, ale chciałabym jeszcze sprawdzić, ile, ile dzieci spodziewają się Antoni i Katarzyna, ale to zaraz zobaczymy sobie na MC Command Center, czy im się udało. Jeśli im się udało, to ile dzieci będą mieć. No a koty, koty jak to koty, a kotka, Co? nie ona ma pchły. Kotki damy tak, do innych rodzin będą mieli dobrze, a tutaj chcemy mieć więcej slotów na simów. Ojej, jakim to długo zajmuje, kurna. Chyba jest... I o tą ścianę, jak uderza, panie. Tam się dzieją szalone rzeczy. Nie to perze są. No jeszcze? U! Uh. No proszę. No i co? I co, opadnie Ten, to, to trumna? O tak, dobra. I co, moja droga, czy ty coś nam tutaj chcesz powiedzieć? Będą mieć dwie dziewczynki. To już możemy wiedzieć, że będą mieć bliźniaczki. Fajnie. Mam nadzieję, że też będą małe wampirki. Ale to już nie zależy od nas. Ale myślę, że tak jednak z dwóch wampirów to jednak chyba tak. I to byłoby na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Odpękaliśmy to, nie przeczę, że to jest takie odbębnienie, em, takiego trochę obowiązku, jeśli chodzi o nasze dzieci, ale już za następny odcinek będą lata 80., więc bądźcie ze mną i śledźcie dalsze losy rodziny Larataj. Ja Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.